Rosja, Białoruś, Ukraina, Macedonia i Polska. To kraje, które prezentują dzisiaj swój folklor na rynku w Kielcach w ramach kolejnego festiwalowego koncertu. Przed chwilą na kieleckim rynku wręczyliśmy pierwsze jodły. Złote, srebrne i brązowe dla zespołów ludowych. Zespoły ludowe do nas przyjeżdżają. Zainteresowanie jest dosyć duże, szczególnie zespoły z zagranicy do nas lubią przyjeżdżać. Tańczą, śpiewają, bawią się tutaj, uczą dużo. Także myślę, że wyjeżdżają zadowolone. No, jestem osobiście bardzo zadowolony. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nasz wysiłek, który był włożony wcześniej w przygotowanie, daje rezultaty. Także Kielce, które prezydent przekazał klucz nam w poniedziałek, Kielce żyją. Myślę, że godnie ich reprezentujemy wspólnymi siłami. Będziemy prezentować suitę świętokrzyską, ponieważ to nam wychodzi najlepiej i to jest naszą mocną stroną.